Jest już z nami pierwszy gość, Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz, publicysta, portal polityko.com i pitupitu.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, Polityko TV. Fajne dżingle macie, dobra, was nie słuchałem. A dziękuję bardzo. A to jest wielki błąd. Mam nadzieję, że od dziś to się zmieni, bo ja pana akurat słuchałem, ale nie o słuchaniu. Bardziej teraz mi chodzi o wizję. Ostatnio mieliśmy kilka dni temu zdjęcia w jednej z gazet wysokonakładowych, tak to powiedzmy. Zdjęcia, na których widać polityków różnych stron politycznych na urodzinach u pana Mazurka, dziennikarza konkurencyjnej stacji radiowej. Tam politycy spijali sobie z dzióbków. Ci sami politycy, którzy z mównicy sejmowej zazwyczaj sobie grożą i mówią: my was rozliczymy, a my was posadzimy, a my to, a my tamto. Przyznam szczerze, że nie zauważyłem pana na tych zdjęciach. Może się pan dobrze chował. Co pan sądzi o takich wydarzeniach i czy opinia publiczna i jej zdziwienie, że takie rzeczy mają miejsce, ma w ogóle sens? Czy to jest zaskakujące? Schudłem bardzo, może dlatego pan mnie nie poznał. A tak naprawdę nie byłam na imprezach ani branżowych, ani z politykami, bo nie mam na to najmniejszej ochoty. Powiem tak, no, jeżeli ludzie się dziwią temu, że ci ludzie, którzy się awanturują na co dzień przed kamerami, de facto żyją w dużej symbiozie ze sobą i są niezbędni sobie do show takiego medialnego, I że ktokolwiek nie widział tego wcześniej, że to jest taki cyrk medialny na potrzeby właśnie widowni, no to teraz już ma szansę zauważyć, aczkolwiek ja myślę, że wiele osób tego tak nie zauważa. Bo to różnorakie spojrzenia są na tą sytuację. Jedni właśnie oburzają się tym, że tamci się na siebie nie oburzali. Inni mówią, że robili to w godzinach pracy. To jest tak chyba najbardziej istotne. Jeszcze inni powinni być w tym momencie na sali sejmowej, a przynajmniej twierdzili, że oni pracowali dla dobra Rzeczpospolitej. No, ciekawe. No tak. I do tego kłamali. Jest jeszcze jeden element tego spotkania. To są ludzie, którzy narzucili 40 milionom osobom nakaz noszenia maseczek w miejscach zgromadzeń. A, czyli korona party. Tak. I to jest kolejny przykład tego, że ci ludzie jedno mówią, drugie robią i uważają, że ich nie obowiązują przepisy, które sami stosują. Bardzo, oczywiście wejdę w słowo, ale niewykluczone, że wszyscy przy wejściu podpisali deklarację, że są zaszczepieni, pokazali certyfikat, no i to by jakoś ratowało tę sytuację. No nie możemy być pewni, że tak nie było. No i tu pojawia się postać jeszcze gospodarza, który wczoraj, z tego co widziałem, opublikował oświadczenie mówiące, że wszyscy byli zaszczepieni. No więc do grona kabutynów dołączył też gospodarz tego zamieszania. No i tak to sytuacja, to nie będzie pewnie afera Rywina, która pokazała, na jakim poziomie stoją nasze elity polityczne, kiedy nagle te bon ton, towarzystwo Michniko-podobne z panem Rywinem rozmawiało na poziomie, którego wstydziłby się przeciętny lump na ulicy. I to było dość szokujące wtedy dla odbiorców. Pamiętam, że Boże, moment, przecież to są te nasze elity, które nas tutaj ganią, że my jesteśmy za małe europejscy, a to po prostu są takie buraki, że w ogóle nie ma się czego wstydzić, to chyba trzeba pozbyć się tych elit. I wtedy zaczął się upadek tej ekipy. Między innymi z tego powodu. Tutaj nie wiem, czy będzie aż tak mocny efekt tego, ale dajmy spokój. Prawdopodobnie takie imprezy odbywają się od zawsze, na ich tak to wygląda, że ci ludzie po prostu bratają się ze sobą, mają w nosie prawo, które stworzyli, a dziennikarze uważają, że raut z politykami to super fajny pomysł. Reperkusje mogą być, przynajmniej w Platformie Obywatelskiej. Borys Budka, przepraszam, że mnie przekręcić, po urodzinach mówił: Donald Tusk bardzo mocno zareagował na tę sytuację. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, wezwał na dywanik, mówiąc kolokwialnie, Borysa Budkę i wydaje się pana Siemoniaka. Czym to się może skończyć? Niektórzy zastanawiają się, czy to nie jest trochę tak, że panowie sami się podłożyli, bo Donald Tusk już od dawna miał plany, aby zrobić lekkie porządki i przewietrzyć salony Platformy Obywatelskiej.
No tak, ale Donald Tusk to jest kolejna postać, bo już nawet nie tragi, tylko komiczna. Nawet nie wiem, czy komiczna tak naprawdę tej całej sytuacji. Wczoraj chyba jakieś wideo opublikował, na którym czytał z głowy SMS-a od teściowej, tak? Długa, strasznie ta SMS-owa powieść teściowej, ani razem palcem nie przewinął ekranu w trakcie, kiedy czytał. Niektórzy tak czytają SMS-y od teściowej, a nawet od żony. No cóż, przecież wiadomo, co żona napisze. Że znam nie ja, ale że dotyczyło to spraw partyjnych, jego teściowa w długim SMS-ie, którego nie musiał w ogóle przewijać, bo znał go na pamięć, mimo że dostał go, jak powiedział, parę minut przed spotkaniem z wyborcami, to już go znał na pamięć całego tego SMS-a. Teściowa się pochyliła właśnie nad budką i nad tym drugim. Powiem tak, nie są to pacjenci z mojego świata, bo to dwóch oportunistów i dwóch ludzi, którzy pozwolili sobie jakiekolwiek zdolności, ale pan Tusk po prostu chyba zbyt dobrze wczuł się w rolę takiego władcy marionetek, bo od niechcenia zaczął nagrywać teraz te materiały po powrocie do Polski i trochę mu to nie wychodzi. Także ja czekam na falę, która zmiecie cały ten polityczny cyrk naszego kraju. Czwartą falę COVID-u, rozumiem. To innego rodzaju fala będzie. No ale ta fala też jest związana z tymi pacjentami, bo to oni te fale ustalają. Tak? Kiedy mają być fale, to fale się pojawiają. Co w sierpniu trochę mi nie wyszło. Przypominam, że zapowiadam, że w sierpniu będzie kolejna fala. Tej fali do dzisiaj nie ma. Być może chodziło o kolejny sierpień, nie wiem, ale te fale, tak, to jest też twór tych właśnie ludzi, którzy nam, obywatelom, narzucają różne prawa, a sami ich nie przestrzegają, i wracam teraz do tych maseczek, których nie mieli. Także jeżeli przyjdzie ta kolejna fala, to mamy winnych, bo to było duże zgromadzenie ludzi, którzy mają liczne kontakty. No i reszta sobie państwo dopowiedzcie, jak to się może dalej skończyć, jeśli faktycznie ci ludzie mają rację, że śmiertelna dżuma wciąż wisi nad światem. Cóż, może działania Ministerstwa Zdrowia są tak daleko idące i tak dobre, że rzeczywiście ta fala się opóźnia, może nawet nie nadejdzie. Wspomina pan o tych sierpniowych przygotowaniach. No chyba lepiej dmuchać na zimne, czyż nie? Znaczy, jeżeli chodzi o zimno, to ja jestem za oknem świadkiem sukcesów walki z globalnym ociepleniem. Tak, no było gorąco. I teraz jest zimno, także ja gratuluję wszystkim doktorom Hałabałom, którzy spowodowali, że mamy wreszcie ochłodzenie klimatu. Chwilowe, ale co prawda, słuchał pan pogody, za chwilę jeszcze będzie powrót, lekki powrót lata. W niektórych regionach Polski nawet temperatury podchodzące pod 20 parę 30 stopni. Nie mogę się doczekać. No dzisiejsza jesień wygląda trochę jak taka zaowalowana wiosna bardziej. I dobrze, niech tak będzie jak najdłużej. A problem globalnego ocieplenia odpuśćmy, bo przecież CO2, ten temat jest bardzo modny. Szczególnie ostatnio w kontekście ograniczeń emisji Zielonego Ładu, ale tego tematu też nie poruszajmy. Przenieśmy się do Turowa i kar, które Polska ma płacić, 500 tysięcy euro dziennie za działanie elektrowni i kopalni. Na co ludzie, którzy byli u Mazurka, przyklaskują w połowie, w drugiej części nie przyklaskują. Doczekaliśmy się sytuacji, w której mamy polityków, już nawet nie części społeczeństwa, bo społeczeństwo na ogół ma w jakiejś tam części ludzi, którzy mają spory bałagan mają na strychu, tak to ujmę, ale dzisiaj widzimy wysokich polityków polskich, wybranych w procesach demokratycznych, którzy chcą wyłączyć prąd 1/3 Polaków. Ja bym chciał to zobaczyć, naprawdę. No wie pan, jest takie powiedzenie, na złość mamie odmrożę sobie uszy. No przecież wszystko, co może dopiec rządowi, chyba jest dobre dla polityków opozycji. Wydaje się, w końcu to jest totalna opozycja. No to nie bierzemy jeńców. Czy mnie się dobrze wydaje, że ostatnie sondaże pokazują, że chyba to trochę nie działa? No cóż, sondażami. A jakie są ostatnie sondaże właśnie? Nie zerkałem do dzisiejszej prasy jeszcze. Polecam Marcina Parada na Twitterze, on ma zawsze najświeższe informacje, jeśli chodzi o sondaże. Wrócę do tych ludzi. Mamy polityków, którzy stawiają interes nie wiadomo czyj tak naprawdę, nad interes kraju, którym rządzą. A to się normalnie nazywa sabotaż i w normalnych państwach tacy ludzie idą za kraty, a u nas spokojnie maszerują po licznych telewizjach, występują w mediach, są zapraszani. I to nie jest tylko przykład Turowa. To są przykłady z ostatnich lat, weźmy taki ostatni rok sobie.
kiedy to na przykład politycy lewicy nawoływali do niszczenia miast, palenia sklepów, bo się podłączali pod akcję BLM w Stanach Zjednoczonych, mówiąc, że to jest tak, tak musi być, bo jeżeli ktoś przez całe lata był niedobry dla drugiego człowieka, to teraz można go zamordować albo spalić. Na coś tego nie podłapali Polacy, nie poszli rabować masowo sklepów. Coś nie wyszło. No nie, właśnie, no i mówimy teraz, znaczy, ja nie jestem demokratą, tak patrzę na ten system z dużym obrzydzeniem, bo właśnie powoduje, że tego typu gnicie państwa jest możliwe. Ale to Polacy czeka pan na monarchię? Nie jestem monarchistą. No to jaki system? Mówię o tym w swoich programach, ale to jest na mój własny użytek. Myślę, że to, co się dzieje w Europie, może w tym kierunku pójść. Francja, w której wojsko zaczyna się burzyć, Niemcy, w którym 2 lata temu były takie powrółki, że wojsko też zaczyna się burzyć, to, co się dzieje, będzie musiało zostać jakoś uporządkowane. No nie na drodze demokratycznej, co już widzimy, tak? Przecież cała ta ostatnia impreza z pandemią pokazała, że demokracja w sumie jest tylko i wyłącznie listkiem figowym takiego na razie miękkiego totalitaryzmu. Jak spojrzymy na to, co się dzieje w Australii, gdzie po prostu ludzie tysiącami wychodzą na ulicę, protestując przeciw ograniczeniom wolności i są pacyfikowani. Państwo demokratyczne. We Francji trwają protesty. Od 2 lat, przypominam, żółte kamizelki zaczęły, one po tym pandemicznym szaleństwie znowu wyszły na ulicę. No to na chwilę zostańmy na chwilę przy Australii, no, bo o tym się rzeczywiście mało mówi. Nawet władze zakazały stacjom telewizyjnym filmowania dronami i z góry tych zgromadzeń, aby przypadkiem się nie okazało, że tam jest sporo osób, pacyfikacja. No ale przecież słyszymy, że to dla dobra, bo ci ludzie roznoszą koronawirusa. No więc o tym mówię. O tym mówię, że w świetle demokratycznych praw można pałować ludzi, na razie aresztować ich masowo, ale na przykład, że idą z dzieckiem, dziecko nie ma maseczki, są takie materiały z Australii. Ja nie jestem zwolennikiem osób, które mówią, że nie ma żadnego zagrożenia. Owszem, istnieje wirus, stanowi zagrożenie, tylko że sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem są troszeczkę przerysowane, mówiąc delikatnie, tak? I Australia jest tego takim przykładem. Ja nie wiem, że to wynika z tego, że to wyspa więzienna była i tam po prostu jakieś nawyki takie, że można zamknąć wszystkie obywateli w więzieniu z dnia na dzień. No przez kilkaset lat trochę się zmieniło jednak. No jak widać na materiałach z Australii, nic się nie zmieniło, bo to są sytuacje, jak powiedziałem, ojciec z dzieckiem, wyrywane jest dziecko, bo nie ma maski, ojciec jest aresztowany, tam jest jakaś opieka socjalna, zaraz przyjedzie, w związku z tym policjant czeka z dzieckiem. Mężczyzna wyszedł na chwilę wziąć gazetę z automatu ulicznego, nie mają na sobie maski, tego 5 policjantów, to jest wideo dzisiaj z rana. Można sobie zobaczyć. To jest wideo znane, ale na Twitterze, w internecie, w mediach amerykańskich, w mediach europejskich, australijskich, to tym bardziej nie zobaczymy tych zamieszek. To najbardziej zabawne, ale najlepiej te zamieszki są w Melbourne i innych miastach Australii udokumentowane w Russia Today. Czyli dzisiaj, jak chcemy zobaczyć zamieszki w Moskwie, oglądamy BBC. Jak chcemy zobaczyć zamieszki w Australii, oglądamy Russia Today. Co się stało z tym światem? No dobra, w których polskich mediach widział pan ostatnie informacje ze świata? Oczywiście w Radiu Wnet. Wszelkie informacje na bieżąco, nawet w tym momencie. To prawda, ale w mediach głównych, w dużych telewizjach i teraz mamy tak. Mamy narodowe media, TVP, i mamy nienarodowe media, czyli tam te pozostałe, wraże oczywiście. I one jedyne może pokazują od lat już żadnej informacji z zagranicy. Żadnych, po prostu żadnych. Jest tylko Polska i nie ma nic więcej. Ja rozumiem, że Wielkie Imperium Lechickie i że jesteśmy pępkiem świata i poza nami nie ma nikogo, ale jednak troszeczkę bez przesady, tak? No to jeżeli się czepiamy Amerykanów, jeżeli się czepiamy Australijczyków, to spójrzmy sobie na nasze podwórko. Tu się nie dzieje nic poza tym, co się dzieje w Polsce. A czy inna sprawa, że w chwili, kiedy u nas były takie protesty na ulicach, to też tego nie pokazywano, tak? Także jakiś jest konsensus medialny świat w temacie pandemii. No. Także demokracja przestała już funkcjonować, oficjalnie jest, w praktyce jej nie ma. Głos wyborców nie ma najmniejszego znaczenia. Jakieś niewielkie gremia podłączone pod kroplówki z dużych korporacji przejęły de facto władzę, starają się przejąć. To nie tylko Unia Europejska, bo to mówimy Australia, Szwajcaria. W Szwajcarii jest to samo. Wczoraj tłumy rozdawały policji kwiaty, żeby ich nie tłukła w Szwajcarii.
w tym po prostu w tej ikonie takiej demokracji, w której po prostu ludzie mają naprawdę wpływ na to, co się dzieje. Ikonie demokracji prawie że bezpośrednie przecież referenda. No ale wracając do Australii, czy te zamieszki w Melbourne i innych miastach to może być początek jakiejś rewolucji? Wiele osób tak twierdzi, nie wiem. Rewolucje nigdy nie wybuchają przypadkowo. Nie znam przywódców tej rewolucji, nie wiem skąd przyjechali, kto tym zarządza, kto zacznie tym zarządzać, tym niezadowoleniem z drugiej strony. Także nie, ja nie znam sytuacji politycznej w Australii. To jest w sumie dobry pomysł, żeby się zorientować, co tam się właściwie dzieje. Tylko nie wiem, czy znajdzie ktoś, kto zaryzykuje, że pójdzie siedzieć za to, że udzielił wywiadu na temat tego, co dzieje się w Australii. No byleby ale nie emigrować, ale no to skupmy się w takim razie na polskiej polityce, temacie, który od... Gdy wczoraj zadzwoniłem do pana, zapraszając na wywiad, powiedziałem, dużo się dzieje, a pan powiedział, nie no właśnie, nic się nie dzieje. Na co z granicą polsko-białoruską? Co z tymi podrzutkami? Co z oskarżeniami ze strony białoruskiej, że polska straż graniczna, która to zdemontowała, przerzuca zwłoki przez ogrodzenie. Tam naprawdę sporo się dzieje. Tam się sporo dzieje. Wróciłem dosłownie 3 dni znowu z Podlasia. 3 dni temu z Podlasia wróciłem. No i tutaj widzimy z kolei dezinformację, jaką nasze media sprzedają. Nie mam pojęcia dlaczego, bo jeżeli się spojrzy na narrację Gazety Wyborczej oraz TVN-u, to jest narracja Łukaszenki. Co zresztą wychwycił, zdaje się, że szef obecny Platformy Obywatelskiej na Podlasiu, w Białymstoku, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, który napisał wprost, że Wyborcza Białostocka pracuje na rzecz Łukaszenki, bo oni korportują wszystko, co wymyśli Łukaszenka. Te trupy przerzucane przez Polaków najpierw pojawiły się w mediach białoruskich, zostały natychmiast wychwycone przez dziennikarzy wyborczych z Białegostoku i kolportowane dalej z takim dopiskiem, że jak do tej pory polska strona nie wypowiedziała się na ten temat, czekamy na sprostowanie. Małą druczkę na samym końcu, tak? Ale całą narrację Łukaszenki sprzedaje od A do Z w swojej gazecie lokalnej. No cóż, każde medium ma prawo mieć swoją wykładnię i ma prawo by prezentować świat w taki sposób, w jaki to linia redakcyjna na jaki pozwala. Tak, radiostacja w Gliwicach przez chwilę też nadawała w sposób, który w linia redakcyjna nakazała chwilowo wprowadzić. To i prawda. Nie wiem, jak się skończyła radiostacja w Gliwicach, tak? Oglądamy te media i tak, widziałem materiały o biednych przedsiębiorcach, którzy tam mieli agrobiznes i teraz są zrozpaczeni, po prostu stan wyjątkowy. Głodem przymierają. No ja znam tych przedsiębiorców. W sensie część znam, z częścią rozmawiałem w chwili, kiedy teraz byłem parę dni temu. Zastanawiają się, skąd się biorą ci przedsiębiorcy, z którymi rozmawia Wyborcza i TVN, bo oni mają w tej chwili prosperity. Wrzesień, jak widzimy za oknem, jest chłodnym miesiącem. W związku z tym mało kto przyjeżdża na Podlasie we wrześniu albo w październiku, bo to jest po prostu w cholerę zimno, tak? Tymczasem oni w tej chwili mają pełne obłożenie. Coś, co było wcześniej niespotykane w tym czasie. Bo pewnie mają, tam tak, wykupili kwatery dziennikarze, którzy chcą relacjonować na żywo, co się dzieje. Ci tam nie są wpuszczani. Teoretycznie tak, ale kilku przemknęło dziennikarzy Onetu swojego czasu. Jakieś reperkusje były z tego powodu. No ale dobrze, odchodzimy od najważniejszej rzeczy. Do czego ostatnie pytanie właściwie? Mówię o Podlasiu. Wszystkie kwatery są zajęte przez wojsko, przez Straż Graniczną, które zjechało i zjechała z całej Polski, została sprowadzona przez policję. I takiego prosperity, jak w tej chwili, w tym okresie roku, nie było tam nigdy. Wszyscy są zachwyceni, tylko czekają, żeby jak najdłużej stan wyjątkowy trwał. A wojsko prawdopodobnie płaci pełne i dobre stawki. Tu musimy postawić kropkę, ale na pewno jeszcze się spotkamy na antenie. Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz, publicysta Polityko.com i Polityko TV. Już zapamiętałem, pitu.pl. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Życzę państwu przemiłego dnia. Życzymy przemiłego dnia.